Życzymy Wam zdrowych, pogodnych, pełnych nadziei świąt wielkanocnych. Wesołego Alleluja. I do zobaczenia w szkole. Bye. Cześć. I dzień dobry wszystkim. Zaczynamy czas przedświąteczny. Koniec z Waszymi lekcjami, odrabianiem i siedzeniem przy komputerze i przy telefonie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Spędźcie ten okres Wielkiej Nocy, świąt Wielkiej Nocy wspólnie, na tyle, ile jest to w stanie. A jeśli nie jesteście w stanie wspólnie, to pomyślcie o Waszych najbliższych i w sercu pamiętajcie o tym, aby pozostali w zdrowiu. Wszystkiego dobrego życzę Wam jeszcze raz. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jak najszybciej w progach szkoły, a nie tylko przez telefon, komputer i tablet. Wszystkiego dobrego i smacznego. A przede wszystkim pamiętajcie, że śmigus dingus jest. Pa, pa. Witam wszystkich nauczycieli i Was, kochanych uczniów. Cieszę się, że w tak trudnym czasie dajecie sobie wspaniale radę. Z okazji zbliżających się świąt chciałam Wam złożyć życzenia. Życzę Wam pięknych, pełnych nadziei i wiary świąt Wielkiej Nocy, spędzonych wśród kochającej rodziny przy wspólnym stole. Mam nadzieję, że szybko zobaczymy się w szkole. Tęsknię za Wami. Do zobaczenia. Moi drodzy, wielkiej świątecznej radości. Trzymajcie się. Wszystkim nauczycielom i uczniom zespołu szkół imieni Juliana Tuwima życzę zdrowych, spokojnych i wypełnionych nadzieją świąt wielkanocnych. Happy Easter! Remember, never give up, the best is yet to come. Chciałabym wszystkim życzyć zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych spędzonych w gronie najbliższych nam osób, świąt pełnych siły, pełnych wiary oraz pełnych nadziei. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, kochani, szczęść Boże. Dzień dobry. Serdecznie Was pozdrawiam, witam bardzo serdecznie. Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo za Wami wszystkimi tęsknię i mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy. Chciałam Wam złożyć najlepsze życzenia świąteczne. Przede wszystkim życzę Wam dużo radości, miłości, błogosławieństwa Bożego. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarza Was i Wasze rodziny swoją łaską i błogosławieństwem. Szczególnie w swojej modlitwie codziennej polecam wszystkim maturzystów. Nie bójcie się, będzie dobrze, damy radę. Pozdrawiam, pa!